Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza niemieckiego Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W roku 1467 król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX wieku był najwybitniejszym historykiem Polski. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu, zapisał Długosz o Kazimierzu. W roku 1475 do grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany humanista Kalimach. Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz Królewski zaprawił ich również w sztuce wojennej. W 1471 roku brat Kazimierza Władysław został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproponowano Kazimierza, jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z dwunastoma tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swoje poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia. Po powrocie do kraju, Królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swojego następcę i wciągnął go ponownie do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie, Kazimierz jako naczelnik rządził w koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 roku do Wilna, umarł w drodze z powodu trampiącej go gorączki. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie tam, opowiedziawszy dzień śmierci swojej tym, którzy mu w niemocy służyli, ducha Panu Bogu poleciwszy, wypuścił dnia 4 marca roku pańskiego 1484, lat mając 26. Napisał ksiądz Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Marii Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W roku 1518 król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Leon X na początku 1520 roku wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w roku 1521 wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi Płockiemu, Erasmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie jego dokumenty w roku 1522 zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową bullą, wydaną przez Klemensa VIII, 7 listopada 1602 roku, w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum. Kiedy w roku 602 z okazji kanonizacji otwarto grób zimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone, mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się tekst hymnu Kuczci Maryi, którego autorstwo przypisuje się świętemu Bernardowi. Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub do zgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego, Fryderyka III. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w roku 604 w katedrze wileńskiej. W roku 1636 przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. W roku 1953 przeniesiono je z katedry wileńskiej do Kościoła Świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze. Święty Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest także głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu Świętego Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy. Niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła. W roku 1948 w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwaniem Świętego Kazimierza. W tym samym roku papież Pius XII ogłosił Świętego Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. Kawalerowie maltańscy w roku 1960 obrali świętego Kazimierza za swojego głównego patrona. Otrzymali wówczas część relikwii świętego. W ikonografii atrybutem świętego jest mitra książęca. Przedstawia się go także ze zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu ku czci Matki Bożej, do której święty Kazimierz miał wielkie nabożeństwo. Często przedstawia się go w stroju książęcem, z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry, dla podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Módlmy się. Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święto, się Wszyscy święci, święte Boże.